O, stawkę zrobił elegancką. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, ale daje to słońce od tego śniegu, masakra. Mamy 20 grudnia, jakiego grudnia, stycznia, 20 grudnia, godzina 10. I chcę wam tam dzisiaj tak na szybko pokazać, jaka jest różnica, bo też mnie to zaciekawiło, pomiędzy technologią i kątem, pod jakim są panele, do produkcji właśnie w styczniu. Także nie przedłużajmy. I tak, wrócimy się ładnie. Pierwszy temat to nie mam ostrości, nie wiem dlaczego. O, już jest, o, jeszcze tak nie było, powiem wam. Ale się odnalazł. I tak, pierwszy temat to jest tak. Moja najstarsza instalacja, czyli Solar Tracker 385 kW. Tutaj są panele monokrystaliczne 275, które już mają ponad 8 lat. To jest właśnie technologia monokrystaliczna jeszcze na 4 busbary. To będzie pierwsza instalacja do porównania. Druga instalacja to jest Solar Tracker 5 kW. Tam już są 375 half cuty. Oczywiście tam są bifacjale panele. Także przejdźmy z tyłu tamtej instalacji. Panele bifacjalne. No, odbicia nie ma z czego, bo tutaj sam cień. Bardzo dobrze sobie radzą. Monokrystaliczne oczywiście z tyłu mają tylko zasłonięte. I no właśnie będzie sprawdzenie, ile w tym momencie akurat dają, bo słońce jest naprzeciwko. Nie chcę w słońce kierować. Słońce właśnie jest naprzeciwko paneli. Wszystkie instalacje są skierowane w jednym kierunku, południowo-wschodnim. A i właśnie jeszcze, co najważniejsze, ta instalacja ma 40 stopni kąt. Ta instalacja ma kąt 40 stopni. Chyba zapomniałem powiedzieć, że te panele mają 3 lata, tak? Czyli tutaj mam 2016, 8 lat, 2020, no już 4 lata tak naprawdę można by było liczyć prawie za te panele. A tutaj mamy kąt 55 stopni, panele też bifacjalne, tylko już 400W, odbicia raczej nie ma żadnego. Instalacja 2,4 kW i te panele mają około rok, półtora. Także zobaczmy, jak każda instalacja w tym momencie ma produkcję, bo są w tym samym kierunku, także fajnie to będzie pokazane i będzie widać różnicę pomiędzy... Proszę, proszę, się pan nie krępuje. Różnicę pomiędzy technologiami i też kątem. Dobra, słuchajcie, lecimy. I tak, wentylatory się uruchomiły w dajaczku. I zobaczcie, tu mamy 385 kW instalację, która nam generuje teraz, znaczy może tak, bo mamy 420 V na stringu, 6,4 A i 2767 W. Tutaj mamy 240 V na stringu, 8,8 A. Ten mają największy amperaż, bo są, też są najbliżej. I tutaj mamy 2060 W. I piąteczka nam, słuchajcie, robi. Piąteczka nam robi, co nam piąteczka robi? A piąteczka nam robi tak, mamy 510 V na stringu, 7,6 A i 3880 W nam tutaj ładnie daje. Także zaraz to sobie na szybko na moim papierowym Excelu namaluję i sam jestem ciekaw, jaka jest różnica. Dobra, namalowałem i mamy tak, po kolei, może wiekiem albo jakoś tak, 385 kW instalacja, 8-letnie panele monokrystaliczne, kąt instalacji 40 stopni, odległość od falownika przewodu 35 metrów, produkcja 2767 W, daje nam 72%, tutaj macie tak samo, odległość tu jest 55 metrów, ta instalacja daje 78% mocy, 5 kW bifacjalna i ta najnowsza 2,4 kW, odległość przewodu 5 metrów, bo ona tu jest zaraz za ścianą, słuchajcie, daje nam 86% mocy, także no, zobaczcie, 86% przy takim niskim słońcu robi robotę. Ale druga ciekawostka taka jest, że tu mamy 72, tu 86, to jest 14% więcej i
Na przykład jak się ma już u mnie 8-letnie, ja mówię, jak mi się netmetering skończy, to ja te panele będę wymieniał na pewno monokrystaliczne, bo właśnie po takich oględzinach widzę, że wtedy no trzeba będzie łapać tej energii więcej w tych słabszych okrecach i wtedy mogę śmiało tam załadować 10 bifacjali 400, nawet 50, one są chyba w ramie na metr na 2. Także już fajnie by wyszło 4,5 kW zamiast 3,85. A druga sprawa, jak się ma na przykład taką 10 kW instalację, to już te 14-15%, no to robi różnicę na takiej dużej instalacji. I tak jak teraz, na pewno więcej słoneczka złapie. No i dodatkowo też kąt. Jest duża różnica, bo to jest tylko 15 stopni, ale ktoś by powiedział, że aż 15 stopni, bo jak widzicie, tutaj między technologiami też tymi instalacje są w tym samym kierunku, pod tym samym kątem, a różnica jest, słuchajcie, 6%, mimo tego, że tutaj jest dłuższa odległość. Także warto się zastanowić, jak się ma takie 270-250, nawet na dzień dzisiejszy, słuchajcie, bo te panele są na tyle tanie, że wymiana może wyjść tylko i wyłącznie na plus. Oczywiście w net billingu, jak ci to są, bo w net meteringu to jak się ktoś mieści, to będzie cisnął do końca i pewnie wymieni te panele, jak się skończy net metering. Także taka ciekawostka dla mnie, wiedza. No bo jakby nie było, jakbym teraz miał fajnie te stringi koło siebie, mogę to sobie obserwować, to fajnie to leci. O, ja mam dejaczek, się fajnie spisuje, idzie. Prawie 5 kW. Testy już sobie pomalutku robiłem, wyłączyłem pompę ciepła, wszystko. Także 90 A na razie szło na ładowanie najwięcej. Nic się tu kompletnie nie działo. Słuchajcie, 90 A. Co to jest 90 A? Tu są przewody 50, także im się za bardzo nic nie dzieje. Tylko że ja tutaj w układzie mam, słuchajcie, 600 Ah, także nawet 120 A jak będzie szło, to po 20 będzie szło na układ. I bardzo fajnie ten układ się tutaj rozkłada. A może Wam jeszcze przy okazji pokażę, jak to się rozkłada tutaj. Mimo tego, że mamy tutaj do rozłącznika, tu jest chyba najkrótsza droga. Nie, nawet nie jest najkrótsza. Tutaj mamy do jednej baterii, tej 5 kWh. Później mamy raz, dwa, trzy, cztery rzędy po 2,5 kWh zestawie, czyli szeregowo równolegle. Busbar jest spięty tutaj, czyli raczej droga w jedną i w drugą stronę w miarę podobna. I tutaj mamy jeszcze cztery baterie już dwunastki, czyli cały układ cały czas po 100 Ah i po 51,2 V. Dobra. No to polecimy już. Miało być na szybko, a będzie jak zwykle. No ale dobra. Kto został, to sobie z ciekawości popatrzy. Leci nam 71 A, leci na mniej więcej, ale mnie interesuje to, co się na od nogi już rozchodzi. I zobaczcie, tutaj nam idzie 12,7, idzie nam tutaj do tej bateryjki, do piąteczki, później do tych na dole leci nam 12,1. Tutaj muszę zapiąć, tutaj drugi zestaw mamy 11,6, trzeci zestaw mamy 14. Tutaj idą 50, to już 35 się rozchodzi. Raz, dwa, trzy, czwarty zestaw, tak? Czwarty zestaw to idzie 15 i piąty zestaw idzie 12. Także nie ma jakichś dużych różnic. Plan jest jeszcze, żeby przenieść busbar na środek. Tylko jak mi się tu pojawi jeszcze jeden rząd baterii, to wtedy będę miał po 300 Ah na jedną i po 300 Ah na drugi, i wtedy pasuje mi tego busbara tutaj na środku jeszcze przeciąć i wstawić po prostu główny z hebla te 50, i tutaj też można było nawet porozdzielać te 50, ale mi się wydaje, że 35 będą w porządku. Nawet tak, takiego tutaj wstawię, o, to tylko wystarczy zakuć oczko, oczko i dopiąć się, i wtedy będzie mi się to fajnie wszystko rozchodziło i na górę i na dół parami. Także to tak przy okazji, jak się komuś jeszcze chciało. Czyli co? Tak jak mówiłem, wymienimy panele nie przez to, że słabiej dają, bo one dają swoje możliwości, tylko że technologia się zmienia, bo idzie ta technologia głupia do przodu. 8 lat, a tutaj no z 275 jak mam, to teraz tam 700 już robią, czy jakoś tak. To strasznie płachty, duże i ciężkie te panele, to czasem lepiej chyba
założyć 2-4 setki. Z powierzchni może wyjdzie troszeczkę więcej, ale chyba to lepiej będzie chodziło. I falowniki, cała reszta, bo to amperaże i życie. Także szczęście, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej.